cocaine. I'm in love with you. Cześć, siemanko, z tej strony Marcin Gaming i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I w tym odcinku znowu czytamy komentarze. I bez zbędnego przedłużania tego filmu zaczynamy. Link do zainstalowania Undertale na Androida. Co z nim? Jak się nazywa ten jebany joystick? Zapomniałem Undertale. Mam, ale nie mam joysticka. Pomocy! Jak potrzebujesz joystick, to idź do sklepu i sobie go kup. Zadanie wykonane. No jak wykonane, to wykonane. Jest dobrze. Fajnie, że nagrywasz Undertale. Ja miałbym nie nagrywać tak zajebistej gry? Serio? Minecraft, klocki is my life. No tak samo u mnie. Mieszkałem w klockach, mieszkam w klockach i kurwa będę mieszkał w klockach. Nagraj SCP znowu. Spokojnie, ja nie skończyłem jeszcze z SCP. Tylko czekam, aż wyjdzie większy update. Tyle co wiem od Felixa, od twórcy tej gry, to że wyjdzie za miesiąc, bo co miesiąc będzie większy update. Czyli no tak powiemy, że za pół miesiąca czy za miesiąc będzie kolejny odcinek z SCP. Jesteś mega. Jesteście do mnie tacy mili. Ach, kocham was, widzowie. Zajebiste, kurwa. Teraz lecimy po 4000 subów. No jak chcecie, możecie dobić. Myślę, że potrzebujecie takiej większej motywacji, więc mógłbym wam, nie wiem, do świąt, do Bożego Narodzenia dać cel do 4000 subów. Ciekawe, czy dobijecie. Na pewno dobijecie. Macie 2 miesiące jeszcze, no nie całe, ale na pewno dobijecie jeszcze te, ile to? 900... 50 subów? Oczywiście, że dobijecie. Zrób jeszcze jeden odcinek z rysunków. Spokojnie, będą jeszcze rysunki. To jest moje hobby. Ja rysuję w wolnym czasie, gdy po prostu mi się nudzi, albo gdy po prostu mam jakąś inspirację. No, można powiedzieć, że rysuję, kiedy chcę. No. I gwarantuję wam. Jeszcze będzie nie jeden film z moich rysunków lub jakichś innych projektów plastycznych. Ładny głos. Wow, dziękuję. Jeszcze nikt mi nie powiedział, że mam ładny głos. Sam myślałam, że mam trochę taki dziecinny głos. Nie wiem. Ostatnio mi się tam trochę załamuje głos, bo jestem w mutacji. Ale... no, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Ten pierwszy film był zajebisty. Dziękuję bardzo. Nieraz mi mówili ludzie, że jestem zajebisty, albo że moje filmy są zajebiste. Dziękuję, ja to bardzo... bardzo mnie to wzrusza. To mnie bardzo trafia w moje serduszko. I naprawdę dziękuję, pozdrawiam. Lekcja życia. Amen. Iść do kanału Ponguja, obejrzeć finalną teorię. Dzięki za radę, wezmę sobie ją do serca. To chyba była rada, nie? Wow, kreatywny komentarz. No, muszę przyznać, to był najbardziej kreatywny komentarz, który dostałem. Pozdrawiam. I serduszka w komentarzach dla niej. Buddy jest Bexom, bo ja bym na jego miejscu się nie popłakał. Jesteś pewny? Po moich disach nawet Momo płacze. I nawet twoja mama. Ale fajny youtuber, szacun dla ciebie. Nie, szacun dla ciebie za taki komentarz. Tu mamy Baldi
kurwa, przestań pierdolić. Rozwaliło mnie, XD. Jak mam być szczery, to też się trochę uśmiałem, jak to montowałem. Śmieszne przy tym moim zdaniem było, jak poważnie ja to powiedziałam, z takim opanowaniem ja to powiedziałam. Po prostu w niektórych momentach czuję się, jakbym był do tej roli, nie wiem, urodzony czy coś. Nie spodziewałam się tej gry, ale bardzo ją lubię. Spoko seria, co dalej? No gra jest spoko, podobała mi się już z długiego czasu, ale w ogóle nie wiem, czemu ja jej nie gram. No, ja niekiedy jestem debilem. I co dalej? No, nie, to na to pytanie ci niestety nie mogę odpowiedzieć, bo idziemy przed siebie, a nie jestem jasnowidzem, więc niestety ci nie mogę odpowiedzieć. O tak, to się dzieje! Ja też się cieszę, ale weź się tak nie zachwycaj, wiesz, bo to trochę dziwne. Grałeś na telefonie czy na kompie? Kurwa, na telewizorze. Marcin, ściszysz trochę tę grę, bo ciebie trochę nie słychać. Już lepiej. No nie, łapkę chcesz, ale wiesz co? Nie tam, kurwa! No to trochę przykro mi z tego powodu. Słuchaj mnie, bakłażanie! Rozwaliło mnie. Haha, dobre, co nie? Ale dlaczego Marcin do niego tak powiedział? Dowiecie się w kolejnym odcinku! Ha! Żartowałam. Nigdy się nie dowiecie. Dlaczego z lotka zemsta? Bo ludzie mnie wkurwiają. Elo, fajny odcinek! Elo i dziękuję bardzo, pozdrawiam cię. Kocham FNAF-a! No to witaj w klubie! Jesteś pro! No tak, taki kurwa pro, taki kurwa pro, taki kurwa pro! Rysunki wyszły ci zajebiście. Dziękuję bardzo, nie starałem się. Pozdrawiam. Please, ludzie, dobijcie te 30 łapek w górę. Właśnie, właśnie. Słuchajcie Foxiego, bo łapki bardzo dużo motywują i zresztą jak dobijecie bardzo dużo łapek, to tobie będzie motywować, jak już mówiłem, będzie więcej filmów i nie usunę kanału. Nagraj na PC. No wiecie, w najbliższym czasie nie ma takiej możliwości, więc w najbliższym czasie nie będzie filmu nagrywany na PC. Super Marcin Gaming, dałem ci suba z 4 kont, uwielbiam cię, serduszko, pozdro. Też cię pozdrawiam i szanuję za to, co zrobiłeś, ale no nie za bardzo mi zależy tak, żebyś mi dawał, nie wiem, żebyś robił z 20 kont i z każdej z nich dawał mi suba, bo to jest w sumie trochę nielogiczne, bo mam teraz 4 martwe suby czy coś? Nie wiem, ale wolę takich widzów, którzy są na bieżąco, którzy oglądają moje filmy na bieżąco, czyli wychodzi film i już wchodzą na film, oglądają. Jest tu kilka osób, kilka widzów takich mam, ale no nie za dużo. Z tych 3000 osób to nie każdy jest na bieżąco i to jest w ogóle wina tego suba i dzwoneczka, więc jak wam nie dochodzą powiadomienia, to odsubskrybujcie i zasubskrybujcie na nowo z dzwoneczkiem. Doczekałem się nowego filmu! No okej, nie przesadzaj się. Aż takiej długiej przerwy od nagrywania też nie miałem. Nice intro. Thank you, you have a nice nickname. Arrow.pl. Oh fuck, to Polak. Nieważne. A teraz pytanie do was.
o jakim animatroniku zrobić top 5 piosenek w kolejnym odcinku o twojej dupie. Po przeczytaniu tego komentarzu miałam dwie reakcje. Pierwsze to było spokojnie powiedzieć, że moim zdaniem to jest bardzo niekulturalne z twojej strony, że mówisz takie rzeczy i piszesz je w internecie, który każdy może zobaczyć. To była moja druga reakcja, ale moja pierwsza reakcja to było: chodź na klepy, śmieciu! Jestem jedyną dziewczyną, która lubi FNAF-a? Oczywiście, że nie. W moich statystykach youtubera pisze, że połowa moich widzów to są dziewczyny. W tej chwili zdałem sobie sprawę, ile takich ładnych dziewczyn mnie ogląda. Pozdrawiam. Jebana kurwo bez szkoły, chuj ci na matkę. A kurwa, cios prosto w serce. Ale jego disy są potężne. Muszę wytrzymać. Chociaż moja matka nie ma chuja, tak jak twoja. Dlaczego Purple Guy trzyma nóż z CS-a? No a co, zabronisz mu? Może jest fanem, może sobie kupił, nie wiem, zamówił przez internet na Amazonie. Nie wiem, wszystko możliwe. Ruchanie. Proszę bez takich rzeczy. Ten kanał jest bardzo family friendly. Nie robimy tutaj żadnych zboczonych kontekstów. Nie, do widzenia.